cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kogut Wędkarski Pazur. Ja się nazywam Michał Kogut. Chciałbym Was zaprosić na kolejny film. Była chwila przerwy, ponieważ miałem bardzo mocne starcie z otwarciem sandaczowym i powiem Wam, wcale nie było łatwo. Spodziewałem się całkowicie innego efektu, no ale trzeba się dostosować do tego, jakie warunki panują na wodzie. Jak wiecie, były obręby ochronne pozamykane na niektórych zbiornikach i nie można było łowić sandaczy tak, jak to się robiło w innych sezonach. Tutaj było bardzo ciężko, woda opadła o jakieś ponad pół metra i ryby po prostu zamknęły pyski, nie chciały brać, ale udało się parę fajnych sandaczy złowić, mam nadzieję, że będzie się podobało. Były też sumy i powiem Wam, warto czasami zabrać ze sobą trochę więcej sprzętu i różnych przynęt, ponieważ ja musiałem jednego dnia zjechać do domu z powrotem, żeby zabrać duże gumy i dobrać się do sumów, ale to już zobaczycie w dalszej części filmu. Kapitanie, możemy ruszać. Możemy ruszać. Jesteśmy dzisiaj na jeziorze Odmuchowskim. Zaczynamy sezon sandaczowy. Dawid już tutaj wczytuje na echosondzie sandacze, żeby od razu się coś działo. Chłopaki na drugiej łódce już mają po 2-3 ryby. Trochę jesteśmy z opóźnieniem. Trzymajcie kciuki, zostawcie suba, łapkę w górę. Widzimy się za chwilę na pierwszej miejscówce. No to tak szybko nie będzie. Ładnie jedzie. Podniesiesz kurpicę? To masz, nagrywaj chyba, tak? No, może być ciężko, powiem Ci. Mi się wydaje, że taki przynajmniej 1,5 metra. Rękawice na dziobie są, nie? Ja go wezmę tak o. No, to będzie z dobre 20 minut na pewno trwało, nie? Dzięki, Dawid. Mówię Ci, duży jest, bo przecież jak zawirowało, no. Nie widziałem go całego, ale zawirowanie jakie było duże, nie? No aż lubnęło, nie? Sam branie. Wspaniale. Ale odbił, nie? Półtorówka. Lekko. Lekko, to Ci mówię, to duże było za ten. Za długo się pociągła ta fala, nie? To nie była mała ryba. A już prawie zmienialiśmy miejsce, nie? To wiesz, dlaczego one tutaj mogły nie brać? Jak tu taki gelatek co siedział. Ganiał sobie tą drobnicę, nie? No. O, to... Dać Ci tam rękawicę? Może wyciągnę. Najgorsze, żeby nie wyprostował haka albo nie zerwał, nie? Przecież weź moją wędkę tam jak już. Panie Jurku. Panie Jurku, coś pan zrobił. Ale rzeczywiście aż taka fala. No mega fala była. Tą kotwicę podnieśliście? Tak, tak. Spokojnie. No. Trochę tak. Już się ślud chyba zaczyna. Będziemy widzieć, co to jest. Albo i nie będziemy jeszcze.
widzi łódkę i wiesz. Odpala się. Odpala się. Jest śluzik, jest śluzik. Aj, o, ja pierdziele, człowieku. 1,60 m, 1,80 m na pewno, nie? No, ślęczy powoli. Rika, żeby pokazał. O, człowieku. Taki z 1,60 m. Patrz, wypiął się, zawrócił, nie, w którymś momencie i ty, ale numer. Ale chociaż się pokazał. No, no ale pomoże sobie policzyć, ile miał, no, od śluzu, to widać ile, nie? Ja chyba się zabrałem. No? A, co ty gadasz? Wiesz, tam musiał przepłynąć. Ajajajaj. Zwolni. Boże. Ze wszystkim. Jest, dobrze. Pięknie. Piono. Zarąbiście, zaczynamy zabawę. Już możemy zmienić miejsce. Ty no, co on szaleje? Ale jest, no, ładny. Super. Żebyś nie wyleciał. Słyszysz? No. No niestety, okazało się, że Bartek nie nagrał holu mojego sandacza. Dzięki, Bartek. Ale weteran, co? Ładnie podrapany. Kopyto, 4, policjant z celownikiem. Uciekaj do domu. Zaliczony mam. Otwarcie. Wszyscy zaliczyli. Każdy panią po sztuce. Jest dobrze. Rozpoczynamy kolejny dzień przygody. Wczoraj w nocy specjalnie pojechałem po duże gumy, bo mieliśmy już tutaj styczność z sumami i zobaczcie, co się dzieje. I catch. Miały być sumy i są sumy. Ale zeżar. Metróweczka jest. Ale kije wchodzi.
kotwicę rzucić. Wiesz, dwie kotwice są. Dobra. Ale pięknie. Dobra, czekaj. Chyba pijaweczka mam na ręku. Leję mu się. Taki sumak. Jako pierwszy. Mam nadzieję nie ostatni dzisiaj. Bierzemy się do roboty. Się pod krzaczkiem spławić. Jest! Mać, widziałeś trzeci raz. Trzeci raz, chłopie, już mi chciał walnąć, nie? Szybciej prowadź trochę, bo ja szybko dosyć prowadzę. Widzisz, on, nie, dlatego ich nie wcinam, bo za szybko prowadzę. Ale wolniej nie mogę, no bo jak mam takie obciążenie, no to będzie mi do dna spadać, nie? A przy mniejszym będzie się trochę gorzej prezentować. Kopyto czyni cuda. Cała guma rozwalona. Ale numer. Nie, ten był malutki. Ten pierwszy mógł być dobry. Taki z 80 bym ocenił po szczale, ale no wiesz, można se gdybać. Nie ma fotki, to się nie liczy. Patrz, od razu mi... Ja pierdzielę, no nie wierzę. Od razu, człowieku, trafiłem prosto w niego, nie? Ale tu jest tych szczupaków. Ale one są normalnie aktywne bardzo, nie? No. Co, sandeczki? Pierdzielisz. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie suba, łapkę w górę, a ja wracam do łowienia kolejnych fajnych rybków.